Cześć! Co jest grane? Magic, Modern Horizons 3. Gramy w draft. To będzie mój drugi draft. Pierwszy poszedł świetnie. Jesteśmy w brązie oczywiście. Dawno nie grałem w draft. No i co? Odpalamy i zobaczymy, co się tym razem trafi. Fajnie byłoby zagrać Simic Eldrazi. Niektóre karty Eldrazi, te jakością common, są naprawdę obłędne. I otworzyliśmy Ugin's Binding. Ta karta jest potencjalnie absurdalna. No, wymaga trochę... No. Jest potężna, ale później, tak? Trzy many, jeden niebieski. Teoretycznie nie ma koloru, The Void. Jest to jak Unsummon, czy tam... No. Możemy wycofać jeden permanent przeciwnikowi do ręki. Ale jeśli ta karta z cmentarzu, zagramy kartę bezbarwną, kosztującą co najmniej 7. To jest Cyclonic Rift za darmo. Więc... Okej, okay, to jest jakiś... No. Impuls do tego, żeby stworzyć talię właśnie opartą na drogich Eldrazi. Druga paczka. Mam też rzadką kartę. Ponoć ona jest dosyć kiepska. Kryksan of Yawgmoth. Ma fatalne statystyki. Można go zagrać za 4 many i 6 życia. I wszystkie karty, które wymagają czarnej many, można zamiast tego zapłacić 2 życia, czyli Phyrexian Mana. Ale nikt nie ma tyle życia w draft, żeby to wykorzystać. Poza tym... Okej. No nie ma tu nic do talii Eldrazi. No, jest Basking Brood Scale. Chcę też żadnej talii próbować przeforsować. Najbardziej jakby sensowną kartą, nie wiem jeszcze co będziemy grać, jest Galvanic Discharge. Czyli... Lightning Bolt Plus. Możemy też grać Timur, czyli niebieskie, czerwono-zielone Eldrazi. Co to jest? Kraina po drugiej stronie Halloactive Specimen. Flash pozwala przekierować zaklęcie, ale kurde dziwne. Tune the Narrative. Dobierz kartę, masz dwa, dostajesz 2 energii. I Fanged Flames, The Void, czy jakaś synergia z tymi rzucaniem niekolorowych zaklęć. Removal na start to zawsze dobry pomysł. Flare of Denial! Potencjalnie darmowe counter zaklęcie. Najpotężniejsza rzecz w Magic the Gathering, darmowe counter zaklęcia. No nie tak darmowe, bo trzeba poświęcić stronnika w odpowiednim kolorze. A jeżeli go nie mamy, to jest po prostu cancel. To nie jest takie złe. Ten format draft nie wydaje się taki super, super szybki, no z wyjątkiem może nam jednej talii. Jest Sim Visionary. 2-2, dobierz kartę, Scry 2. To do talii z energią. No, na razie pozostajemy otwarci. Ten generuje zieloną manę. Weźmiemy Sim Visionary. No, jeżeli nie mamy żadnych drogich Eldrazi, to ta karta jest poniżej przeciętnej. Ale wystarczy, nie wiem, Null Drifter, tak? Albo Breaker of Creation. Co mamy dalej? Riddle Gate Gargoyle. To bardziej do agresywnej talii z energią. To byłoby dobre moje poprzedniej talii. Nie mam nic niebieskiego. To jest spoko karta, ale zielony kolor. To jest sideboard. To jakby się nam trafiła talia czarno-niebieska, to ta karta byłaby spoko. No nic. Na razie wiadomo.
Bierzemy, co się wydaje najlepsze. Triton Wavebreaker. Tej kajty nie kojarzę. 1-1-1. Prowess. Może być to aura. 1-1 plus Prowess. Fajna karta. Ale do jakiej talii ona pasuje? No chyba czerwony, niebieski albo biało-niebieski. To jest tak jakby removal. Może niebieskim, to może weźmiemy to. To raczej do czarno-zielonej talii. Spora część karty Modern Horizons 3, przynajmniej z punktu widzenia draft, jest dosyć wąska. Że pasuje no, tylko do jakiegoś tam szczególnego archetypu. Na przykład ta. No, 3 many, 3-3. No to nie jest fatalne. A jeśli nie jesteśmy w stanie dobrać 3 kart na turę, chociaż raz, to nie jest nic specjalnego. Okej, okay, tu mamy znowu Serum Visionary. Więc raczej na magu byliśmy tutaj w kolorze niebieskim. Ten smoczek. Jeśli mamy dużo kart cmentarzu, to jest Shivan Dragon. Void Pouncer. 2 many 3-1 albo 5 many 5-3 Trample Haste, ale wymaga bezbarwnej many. To byłoby spoko do talii z Eldrazi, ale wydaje mi się, że ship has sailed. Więc weźmiemy na razie Sim Visionary, jeszcze nie wiemy w jakim archetypie wylądujemy. A tutaj mamy Tune the Narrative. Fenomenalna karta do talii właśnie opartej na energii, bo mamy energię, ale nie tracimy przewagi kart. Ta karta mi się bardzo podoba, ale ona wymagałaby talii prawie mono black. Zbierzemy Tune the Narrative i na ten moment jesteśmy w... EZ Energy. Reform. 4 many 0-1, po śmierci przywołuje 3-3, który po śmierci przywołuje 6-6, który po śmierci przywołuje 9-9. Bardzo fajna karta, ale cholernie powolna. To jest removal. A weźmiemy. Tak, jest to genialny bloker. Może nie opłaca się go zabić. Chyba, że ktoś ma exile, removal. No nie wiem. There's always a bigger fish. Taki powinien być flavor text. Okej, okay, jest Cyclops Superconductor. Z tej trzeciej paczki wrócił. 3 energii ma prowess. I po śmierci może zadać obrażenie równego atakowi dowolnemu celowi za 3 energii. To dosyć wysoka cena, ale 3 energii samo sobie można wkrócać na inne cele. Okej, okay, no to mamy tą kartę. Wybitnie sytuacyjna, ale w najgorszym razie jest to po prostu kraina. Jeszcze jeden superkonduktor, więc wygląda na to. Okej, okay, ta karta jest tylko do sideboard, ale my gramy no pojedyncze mecze, więc nic z tego. Więc wygląda na to, że no, znaleźliśmy swoją niszę. No i jeszcze nawet niebieska karta na koniec. Można dobrać 3 karty. Aha, nie. Target player draws 3 cards and discards 3 cards if you have threshold. Wheel of Potential. No ja nie wiem, przeciwnik o symetryczny efekt. Jak Wheel of Fortune. Dostajemy 3 energii. No nie ma tu innej karty, która pasowała do tego rodzaju talii. Nawet krainy nie są w tych kolorach. No to weźmiemy, ale nie wiem, czy to jest karta warta grania. Mamy tutaj Drowner of Truth. No znam to. Wydaje mi się, że Eldrazi są bardzo zajęci. Wszystko jest innego. Twisted Riddle Keeper. No, potężna tempo karta, ale trzeba by użyć zdolności MR, czyli poświęcić jakiegoś innego stworka.
Waterscape Battle Mage. Kurde. Nie wiem. To wymaga bezbarwnej many. Nie wiem. Skoła w najgorszym razie 6 many, 4, 4, zadaj 4. Ok, mamy Tune the Narrative, ale brakuje nam kart, które... No, można zagrać w pierwszych dwóch turach, które nie są removal. No ale, tak jak mówiłem, wybraliśmy już linię, nie będziemy zmieniać. Mamy Seeding Landscape, ale ta karta to jest to, czego chcemy. Jest dużo kart, które pasują wyłącznie do talii z energią, więc raczej inni gracze je zostawią. Tak jak na przykład Unstable Amulet, który generuje nam przewagę kart kosztem energii. Ta karta też jest spoko. 5 many, 4, 5 Reach. I ogłusz jednego sojusznika na turę. No weźmy Unstable Amulet. Jeżeli jest jakaś talia, w której ta karta jest dobra, no to jest to. Tutaj mamy Sage of the Unknowable. No to jest raczej do talii z Eldrazi. Mana Dork. Jest Thriving Skyclaw. Sam w sobie to jest 4 many, 4-3 latający. Albo jeszcze jeden z koła. Mają teoretycznie jakąś synergię, gdyż ma więc niż jedną kopię. Być może. A propos, więcej kopii. Dim Inferior. Moment, to kosztuje 3. To jest zdradliwe, bo pisze, że 4, ale 3, bo kosztuje 1 mniej za każdą kartę dobraną w tej turze, a zawsze dobiera się jedną, co najmniej. Więc potencjalnie może być jeszcze tańsze. No 3 skła to wydaje mi się za dużo. Czerwonego koloru w ogóle nie widać. Mamy Utter Insignificance. Czy powinniśmy się przerzucić też na biały potencjalnie? Czeskaj, no nie mam żadnych krain, żeby to zrekompensować. No nie wiem, jest jeszcze jakaś tam szansa na 3 kolorową talię. To kraina, ale nie dla nas. Ruby Medallion, Red Spells Cost One Less. Chyba to wezmę do kolekcji, bo te amulety mogą być dobrą kartą w Brawl. Bo po co nam kolejny Utter Insignificance? Mam już tyle removal. Okej. Okay. Nikt nie bierze tych Landscape? Zajebiste. Więc bierzemy tą w naszych kolorach. Mamy 19 kart talii, no powiedzmy, że 18. Ale nasza krzywa jest trochę dziwna. Mamy 8 stronników. Obawiam się, że ta karta niestety jest out. No jeszcze zobaczymy. Okej. Okay. I Seeding Landscape. Dlaczego nikt nie bierze tych kart? Może powinienem był wziąć ten Landscape, czerwony plus biały. Infernal Captor, nie bardzo. Okej. Okay. Dwie rzadkie karty i obie są raczej bezużyteczne. Orim's Chant.
Gracz nie może zagrać zaklęć w tej turze. I Strix Serenade. Skontruj zaklęcie Artifact Creature albo Planeswalker, ale przeciwnik otrzymuje 2-2 sowe, więc... Te sowe. Ptaka 2-2. Więc to nie jest dobra wymiana. Okej. Okay. Mam jakiegoś taniego stworka, który może za energię dobierać karty albo Writing Bolt. No ta karta jest potężniejsza. Potencjalnie kilkukrotny Lightning Bolt. Dwa razy Corrupted Shapeshifter. Ta karta jest bardzo przeciętna. Ale no, jest modalna, tak? Mamy natomiast Hope Ender Quattle. Świetny w talii, który jest dużo. Zaklęć Instant Speed. Mamy go w sumie 4. Można skontrować zaklęcie. Powiedzmy. Jest to 2-2 latający też. I Eldrazi, no akurat to nic nam nie daje. No spoko. Arena of Glory. Okej. Okay. Można dać stronnikowi, albo dam teoretycznie dwóm stronnikom haste. Inne karty. Bespoke Battle Wagon. Crew 4. Ciężko być. Ale ta karta generuje energię. I pozwala użyć energii, żeby dobierać karty. Więc wydaje mi się, że spoko. Harbinger of the Seas. Non-basing lands are islands. Można trollować ludzi w Modern albo Timeless. Ale w Draft to nie za bardzo, co to jest Depth Defiler. The Tyrant Target Creature to Summoner's Hand. Albo dobierz, odrzuć dwie. Spoko. To już mamy i to nie za bardzo. Perilous Landscape to też jest opcja. Weźmy tą kartę. Jakaś na znośna karta tempo. Jest Izzet Generatorium. Okej. Okay. Pozwala zamienić energię na karty i wszystkie nasze karty dające energię generują więcej. Więc czegoś takiego szukałem. No powiedzmy, że ta talia jakoś nabiera kształtu. Ale jak ktoś powiedział, grał agro, no to możemy mieć problem. Znaczy mamy removal tu i tu i tu i tu. Ale mamy same reaktywne karty. Co to jest? 1 man, 1-1. Przywróć stronnika z powrotem twojej ręki. I to nie jest opcjonalne. Ta karta jest bez sensu. No jene, to jest karta Tali Eldrazi genialna. Innym razem. To stąd chyba tylko Seaving Landscape. Foreigner's Hellkite. Affinity for Artifact. Mamy jakieś artefakty w tej talii? Na pewno mamy ten Battle Wagon. Nope. Ta karta jest naprawdę spoko. Ale nie wiem, czy to ma sens. Mam raczej niebieską talię. Jest Tune the Narrative. Jeszcze ten landscape? Czemu nie? Ten landscape to naprawdę świetny na wielu poziomach. Jeżeli ma... Każda efektywnie wyciąga dwie krainy stali. Okej. Okay. To żadnej z tych kart już nie gramy. To najrzadsza do kolekcji. Tune the Narrative. Nikt tych kart nie chce. Znowu to nie, się nam nie przyda. Okej, okay, whatever. To raczej tego nie gramy. I niestety
Ugin's Binding, pierwsza karta, jaką wzięliśmy, też odpada. Bo nie mam żadnych drogich kart, tym bardziej bezbarwnych. Okej, ale mam mnóstwo kart, drobnych kart generujących energię. Mam 41, no to praktycznie talia jest gotowa. Czy coś trzeba tu wyrzucić, więc piszę sobie Energy. I co? Czemu ten filtr nie działa? Dobra. Jeszcze raz. Piszemy T. CR. Okej. Okay. Nasz najtańszy stworek jest zatrzymany. Czy ta karta jest warta grania? Ona generuje manę, ale kosztuje 1 życia za każdym razem. No, wydaje mi się, że nie. I ponieważ mamy tak dużo krain... Znaczy mamy jedną krainę modalną. Nie mamy zbyt wiele drogich kart. To może będziemy grać 16. Mamy dużo dobierania kart. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy, że gram 16 krain. Więc jak dużo chcę tych landscape. Nie mam zbyt wiele dwóch kart wymagających niż jeden symbol koloru. Rozkład kolorów jest bardziej niebieski. Albo wrzucę jedno landscape. Albo 6-6. 4. No dobra, no chyba może być tak. Więc removal. Mamy Galvanic Discharge. Jest Significance, Fang Flames, Radiant Bolt. To jest przewaga kart. A, ta karta. Bardzo dziwna ta karta jest. I teoretycznie... Jeśli wydam 7 energii, dobieram 7 kart. Przeciwnik też dobiera 7 kart. Ale karty, które no zostały usunięte z ręki w ten sposób, możemy zagrać na samej tury. Czyli efektywnie ich nie odrzucamy. No nie wiem, spróbuję tę kartę, ale jeżeli nie będzie ona miała, że tak powiem, miejsca, to wymienię ją na coś innego. Jakieś alternatywy. Mamy jeszcze w talii. To możemy dodając za krainę zamienimy. No dobra. Talia jest gotowa. EZ Energy Control? Coś tam? Nie wiem. Na pewno nie agresywna. Okidoki. Jak prawdziwy błękitny mag. Jak zagrywamy karty. Nawet nie ma takiej potrzeby. W końcowej fazie tury przeciwnika. My turn. Dobra. Pas. No tak, to jest kraina. Ponieważ nie mam nic innego, gramy to jako Hydroelectric Laboratory. Poświęcę 3 życia.
żeby zagrać Cyclops Superconductor. Ja mam 7 energii. Kurde, kosmos. No nie mów, że masz removal. Za 2 many. Co jest za 2 many w tych kolorach? Battle Insignificance, Wither and Bloom. O. No ale 3 energii zostaje, więc nie ma źle. Ale to zawsze niefajne. Zabić stronnika. Znaczy, gdy przeciwnik zabija stronnika i zapłacił za niego mniej niż ty. Oczywiście my jesteśmy w tym samym położeniu. Więc mamy Seeding Landscape. I teraz. Okej, ta karta jest tania, dlatego że to jest Sorcery. No co? Pozbędziemy się tej karty. Po prostu teraz. Co? Okej. Okay. 3 many. Może dowolnego stworka stali wyciągnąć. Po kolejnej turze płaci jego cenę w punktach życia. I po dwóch turach może go położyć na stole. Czyli reanimacja bez reanimacji trochę. Reanimacja plus tutor. Więc my wyciągniemy stali kolor czerwony. Okej. Okay. Dobra. Możemy też zrobić Team Inferior. Okej, okay, to jest zajebisty pomysł. W następnej turze. Jeżeli wrzucimy tę sagę z powrotem do talii, no to ten stworek przepada, prawda? Przeciwnik stracił 8 życia. Tak, dobrze to widzę? Exiled face down. Okej. Okay. Znaczy, jeżeli przeciwnik ma kontra zaklęcie, to będzie trochę lipa, bo ta karta ma Hexproof from each color i Annihilator 2. Przeciwnik musi mieć kontrę w ręce. Znaczy, że pewnie skontruje to nasze Dim Inferior. Tak? No. Trzymałem tę kartę po to, żeby skontrować jakieś zaklęcie. Ale jeżeli przeciwnik ma same reaktywne, znaczy ja wolałbym zmusić go do tego, żeby on zrobił coś z tym stworkiem. Oj, to jest taka lipa, że to jest Sorcery Speed. Ale jeśli nie ma odpowiedzi na to, to raczej wygraliśmy. No to efektywnie było kontrataknięcie w tym wypadku. No cóż, więc przeciwnik ma 8-4. Hexproof Annihilator 2. Nie wiem, jak ja mam co z tym zrobić. Możemy się z nim wymienić po prostu tym. Może
możemy się jeszcze nie wymieniać i spróbować go po prostu zabić. A ma tego gościa. Och, jak poświęcę krainę, to co będę mógł zagrać? Tylko i tak nie zagram, muszę dobrać dwie krainy. Breathe your last. A, ja nie mogę tego użyć. Bo nie ma haste, no tak. No nic. No to chyba przegraliśmy, ale przynajmniej w wielkim stylu. Okej. Okay. Draw a card. Czemu to... Czemu nie można tym w twarz strzelić? Kurde. 7 energii, 7 życia. No, no cóż. Oczywiście ta karta była absurdalna, gdyby dał się tym w twarz. Wygenerowanie energii jest w miarę proste. O wiele efektywniejsze niż generowanie many. No dobra. Zero jeden. Ale the creation of Aquasyn. Okej, okay, ta ręka może być. Co to jest? Abzan. Więc wyciągamy czerwony. W stronie przeciwnika czarny, zielony, pas, niebieski, nie mam kart za jeden many, więc udajemy, że ma kontrę. Address your purpose, sir. 3-3, tworzy Eldrazi spawn. Ta karta jest fenomenalna. Przynajmniej w tej jednej, no, tym, tej jednej. W tych taliach opartych na Eldrazi. Nie, w każdej talii. To jest efektywnie po prostu dwa many, bo ten go można poświęcić za jeden many. Dobra. W tej turze zagram po prostu Serum Visionary. Okej, w sumie 6 krain jest spoko. Czy chcemy drugiego superconductor? Nie wiem, co z tą energią w tej chwili zrobić. To, że ma prawe, też nie ma znaczenia, bo nie mamy żadnych zaklęć instant ani sorcery. Czyli to jest po prostu trzymane 2-2, dostaje 3 energii. W kolejnej turze gramy Robala. O, niedobrze.
Snow-covered wastes. To musi mieć dużo Eldrazi, skoro gra tą kartę. Expanding Ooze. No nie. Po prostu... Dobra, to znośna wymiana. Więc teraz gramy Reform. W kolejnej turze... A nie, Prowess to jest non-creature spell. Czyli to działa także z aurą. Significance. Adaptacja. I co to robiło? Dobra. My tu możemy blokować nieskończoność. W cudzysłowie. Możemy dobrać kartę po prostu jako tap, ale tylko jeżeli zużyliśmy 4 energii w jednej turze. Od razu adaptował? Okej. Okay. Ryba blokuje. Ona jest coraz większa. Nie wiem, czy przeciwnik zdaje sobie z tego sprawę. Czy po prostu chce się wymienić z nimi wszystkimi. Możemy zagrać Skoę. Przeciwnik ma 1 many. Jest jedna karta, która może dać mu protekcję. Za 1 many. No, jeśli jej nie ma. No to bye bye. Moglibyśmy nawet teraz zaatakować. No, ale nam się nie spieszy. Mamy karty dające przewagę kart. Tylko jak kurde mam zużyć 4 energii w jednej turze? Tego jakby nie przewidziałem. To pozwala nam zużyć tylko 2. Nix. Łohoho. Trample 12-12. I jak zginie, to zostanie po niej Hydra 5-5. Utter Insignificance. To go zmniejszy, ale tylko o 2-2. Więc wydaje mi się, że musimy w tej turze... Mamy ile many? 7. Okej, to działa też z artefaktami. More play until the examiner... Okej, czy nie ma limitu tur, do którego... Możemy zagrać tą kartę. Wiesz, obie te karty mają flash. Ja po prostu spasuję. Grim Servant. Czy może wyszukać karty o koszcie równym jego oddaniu czarnemu kolorowi, czyli 1 albo 2. Jeśli to będzie removal, albo jakaś sztuczka, to dobrze. Control this damage. Please walk away. Don't control. Co ty nie powiesz? Thank you.
Ja pierdykam. Targets instant or starts with a single target. O, ja. To nie działa z tego typu zaklęciami, bo to ma dwa cele. Ups. Jak tego zużyję... O, ja pierdykam. Ła, 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 ła. Och. 13, 13. 4, 5, 6, 7. Jak będzie 1, 1. Czy to będzie 10, 11, 11? Wow. Wow. Okej, okay. Popełniłem jeden błąd. Wspomniałem, że tu jest zdolność Exile Enchanted Creature. Mógł tego użyć po prostu wcześniej. Okej, okay, teraz nie ma Trample. Teraz nie ma Trample. Kurde, no tak. Zapomniałem o tym. O, nie ma Trample. Dobra. Adapt. Ten mam menes. Więc exile. Co takiego? Mógłbyś zabić tego superkonduktora. Okej, teraz przeciwnik zrobił drobne faux pas. Wciąż ma sporego stworka z Trample. Okej, okay, ponieważ zużyliśmy 4 energii, możemy dobrać kartę. Dobra, to się łączy dobrze z tym pojazdem. Okej, okay. Więc nic jeszcze straconego. Nic straconego. Dobra, to ta jest trudniejsza w pilotowaniu niż po prostu kraj stworki i removal.
Mam tap target creature. Jeszcze ma taką zdolność. Draw a card. Może nawet kurna zaatakować w tej turze. Galvanic Discharge. Oh baby. Five, six. Łabuś. Dobierz kartę. No dobra, to mogę wszystko zrobić instant speed. Okej. Okay. Mogę zrobić to instant speed, ale w ten sposób widzimy. Mamy zajebistą turę. I teraz my jesteśmy w ofensywie. I możemy zrobić jeszcze energii, żeby zamienić ten pojazd w nową stworka. Redmobile. O, to kiepsko. Pojazd, jak przeciwnik ma tylko jednego hopka. Nie może zaatakować, bo mamy 5-6 w defensywie. No i gram w otwarte karty. Więc... Hello. Okej. Okay. Kurde. Co za mecz. Co za mecz. Ta talia ma dużo ruchomych części, ale jeśli mamy te wszystkie synergie w jednym miejscu... Kurde, to działa. To działa. Dobra. To był dopiero drugi mecz. Dobra. Mam tylko dwie krainy, ale mamy Galvanic Discharge i Hope Ender Coatl. No, nie będę tracił czasu. Wróć. Ja wiem, to można robić instant speed, ale nie chcę przetrzymywać przeciwnika. Pas. Thank you very much. Czerwony. Teraz zagramy niestabilny amulet. Na razie ta karta będzie po prostu leżeć. I w kolejnej turze albo Superconductor, albo zostawimy manę na Hope Ender Coatl czy Galvanic Discharge. Dziwna ta ilustracja jest. Okej. Okay. Na razie nic się nie dzieje. No nic, zagram super tego cyklopsa, bo ta ręka na ten moment
co takiego? To zaklęcie kosztuje 2 mniej, jeśli wrzucisz to na multikolorową kartę. W tym dodatku jest tak mało złotych kart. Ja pierdykam. Dobra. No nic. I tak by zginął. Ale to jest taka przewaga tempo. 3 many za 1 many. 3 kolory. A Mysterious Soulfire. 3 energii. 1-4. Za 2 energii możesz dać stronnikowi Exalted. Tylko jako Sorcery. Czyli gdy atakuje sam, otrzymuje +1/+1 za każdego stronnika z Exalted. Czyli powiedzmy, że to jest 2-5. Mogę użyć Dim Inferior albo po prostu poczekać. Ghostfire Slice. 4 many dowolnemu celowi. Okej, okay, super. No nie gadaj, że... O, Jesus. Dobra. Zobaczymy, czy też da temu stronnikowi Exalted. Nie. No ma 1 many bezbarwnej, no to nie może jakby zareagować. A zużył 2 energii na nic. Nie wiem, the narrative. Aktywujemy niestabilny amulet. Mamy cyklopsa i tu wyciągniemy niebieski. Thank you very much. Ok, mam 7 energii. Kurde! Jest wiele kart, które generują 2 albo 3 energii. Wtedy każda z nich tak jakby dobiera nam kartę, mając niestabilny amulet. Jeżeli nie mamy innego celu, na który możemy ją przeznaczyć. Naprawdę spoko. Fanged Flames. Ok. I biały kolor, więc przeciwnik ma trójkolorową talię energii. Conduit Goblin. Czyli pewnie od razu zaatakuje. Aha, czyli dam mu po prostu 1 ataku za 1 energii. No dobra. O Boże, Wheel of Potential. Teraz przeciwnikowi bardziej pomoże niż nam. I ta karta też wygląda trochę kiepsko. No możemy się od biedy wymienić z tym goblinem. Możemy też po prostu... Och. To nie działa jako dobieranie kart, więc nie zmniejsza ceny tego zaklęcia. To wygląda dosyć kiepsko. Ojajaj. No nic. Liczymy na to, że przeciwnik zagra drugie zaklęcie, jeżeli udałoby się skontrować tym. Scary of Gremlins. Ojajajajaj. Not cool. Ha, jaki fajny chopek.
No ta karta jest fatalna, jeżeli przeciwnik ma taką agresywną bardziej talię. No nic. Ta karta nam tu w ogóle nie pomoże. Fanged Flames. O, dziękuję. Możemy też pozwać jednego z tych hopków teraz. Ale w sumie Scry mi się przyda. Jeszcze jedna kraina by się przydała, żeby zagrać Skoe. Fuck. Drugi Skoe jest ekstra. Ale znowu potrzebujemy jednej krainy, ale mamy Tiny Narrative. Zostawię Skoe na górze. Oczywiście mam też Unstable Amulet. Koniec tury. Żyjemy. Okej, przeciwnik też ma niestabilny amulet. Kurde, to jest aura. O, aura ze zdolnością mentor. Cholera, dodaję mu teraz taki dobry atak. Och, fuck. Plus jest taki. Musimy dobrać krainę teraz. Please. Yes. I po gremlinie, ale zostaje jeszcze ten jednorożec. Ale teraz od biedy możemy jako instant zadać 4 obrażeń, poświęcając Skoe z ręki i 2 góry. Void Storm Angel. Wow. Niesamowite, ta zdolność nam tu ratuje tyłek. Zgralatującego 4-4. Wow. Wow. I ty jesteś out. Niestety muszę siedzieć jakby, muszę zostać w defensywie. Bo jakiś stworek, który generuje energię, może dać mu haste. Co to jest? Może generować stworków małych dosyć i wzmocnić wszystkich pozostałych stworków. Dobra, tune the narrative. Góra, thank you. A stable amulet. Kraina, ujdzie. Sak. Góra, już prawie nasze krainy skończyły. Gramy Bountiful Landscape. Mamy wehikuł. Jeszcze raz.
Anton can prevent you control leaves the battlefield. Czyli może stworzyć stworka. Jeśli jakiś permanent nie jest Kenem, zniknął ze stołu, no to w tej chwili nie może w żaden sposób. Możemy użyć jeszcze raz Dim Inferior. Moment. To działa z tymi krainami. Landscape. No tak, to działa z tymi krainami Landscape. Więc ja się pozbędę go od razu. Przeciwnik pewnie wie. Okej, zużył energię na niestabilny amulet. No tak, on ma tego Nyxborn Unicorn. No. Okej, to znaczy, że przegraliśmy. To teraz ma latającego 1-2. I może mu dać plus 2 tą aurą. Cholera, nie mogę nic z tym zrobić. No cóż. Nie mogę nic z tym zrobić. Ma 3-4 latającego w kolejnej turze. No, ale przeciwnik, ten przeciwnik widać, że ogarniał. Czy on przewidział to, że ta kraina będzie mu potrzebna? W ten sposób? Dlatego... I nie wymienił na bazową krainę stali? Nie wiem. No nic, fajny pojedynek. No, ale przegraliśmy, mamy 1-2. Fajnie się gra tą talią, ale no... Wiadomo, jak się ma głównie reaktywne karty. Im zagra coś, a co nie jest w stanie zareagować, no to... to jest kiepsko. No dobra, ręka może być. Mamy Tinder Narrative. The One Ring. O nie, drugi Skoa. Z tą kartą muszę uważać. O! Też Tinder Narrative. To, że to jest Sorcery. Okay, saving Landscape. Przeciwnik gra dokładnie samo co my. Czy teraz górę wyciągnie? Czy równinę? O, mountain! Ale ma to japońskie. Cudne. Aoiji Maiko. Yami Nakashima. Taimyo meets the story circle. Co to jest? Pierwszy rozdział nieistotny. Odrzuć dowolną ilość kart. Stwórz wskazówkę. Dwie wskazówki za każdą z tych kart, czyli dobieranie kart, ale później. I trzeci etap też jest nieistotny. Czyli bardzo, bardzo powolna karta generująca przewagę kart. Bardzo powolna. Sorry przeciwniku, że tak cię tutaj długo trzymam, ale po prostu czytam. Okej, okay, dobraliśmy świetną kartę. Sin Visionary. Czy lepiej zagrać Cyclops Superconductor? Nie no, podejrzenie tego, co jest na górze talii, przydałby na się krainy, jest kraina. Ale jest też Reiterating Bolt. Czyli to jest, no... A to jest też Sorcery, kurde.
No, no można za 3 energii trzymany zestrzelić 2 małych stronników. Spoko. Co, 3 karty odrzuciłeś? Nie, 2. Moment, jeszcze raz. Investigate twice for each card discarded this way. Ale ja tu widzę tylko 4 wskazówki, a nie 6. Więc o co tu chodzi? No dobra, nie będziemy się tam zastanawiać. No nic, przeciwnik na razie nic nie zrobił. Więc zagrałem po prostu Cyclops Superconductor. Może ma kontrę? Może mam tego stronnika, co ma flash i kontruje zaklęcie, jeśli nie zapłacisz 1? Są jeszcze jakieś karty ze zdolnością flash? Może są. Ale mamy Galvanic Discharge. Może nie ma nic i po prostu będzie dobierał karty wskazówkami. Ma 6. Tylko to było tak dziwnie narysowane. Czyli miał 3 karty, teraz ma 6. A musi zapłacić za to 12 many? Masakra. Potwornie powolne. I wtasuj do 3 kart z cmentarza z powrotem do talii. Ma 2 Astrid's Invocation? As a copy of enchantment you control? Ha? Bardzo dziwne. Co to jest? Dobierz 3 karty. I stwórz jednego Eldrazi Spawn. Okej. Okay. Powiedział, że ta tura tak pójdzie, to bym zostawił Twin The Narrative, a nie Galvanic Discharge. Jest to najpowolniejszy przeciwnik, jaki do tej pory miałem w tym formacie. Na razie tylko dobiera karty. Twin The Narrative. Możemy to zagrać, ale no, to nie ma sensu. Więc po prostu atak i pas. Hmm? Okej. Okay. Nie wiem, czemu go poświęcił, zamiast po prostu dać mu zginąć. Normalnie. Okej. Okay. Czyli ma 6 many i 6 kart w ręce. No trochę to straszne. Ale no, nic na razie nie zrobił. Cokolwiek nie zagra, jeśli chodzi o stronnika, możemy się go pozbyć. W miarę tanio. Thriving Skyclaw. Okej. Miau? On robi miau? Cat Dragon robi miau. No dobra. Whatever. Wezmę górę, bo górę mogą się przydać, żeby, no, aktywować skoę. To szkoda tych zaklęć na niego użyć. To jest tylko 3-2. Użyję tego. To zostawia nam manę na Galvanic Discharge albo Utter Insignificance.
Chlup. Okej, wsadzał go na dół. Dobra. 5 obrażeń. Ma coś. Utter insignificance. Okej. No dobra, zaoszczędzi mu to trochę życia. Pas. Co, nic? O co kurde chodzi? Pięć many pas. Elektrozoa. Okej. Tym może się wymienić. Moment. No to nie wiem, jak go zestrzelę po prostu za jeden. Nie sądzę, że miał jakiś combat trick w swojej talii. No i nie miał. Okej. Masz coś jeszcze? Galvanic Discharge. No dobra. Blue control kontra blue control. Agro control. Dobra. Oj, długie te mecze. Dobra, mamy unstable amulet. Ja od razu to odpalę. Może do się krajnie dobrać. Nie, ale i za generatorium. Znowu te karty. Tak to od razu. I ta zdolność też jest, kurde, będzie istotna w tym meczu. Zagrywając kartę spoza twojej ręki, zadaj wrogowi przeciwnikowi jeden obrażeń. Zostało tylko 7 życia. Skam może zadać aż 4. I można od razu zadać 4 tą zdolnością Granger. Czy jak to się tam czyta? 11 energii, 4 many pas. Teoretycznie wygraliśmy. No nie wiem, zobaczymy, czy ma kontrę na to. No, okej, zobaczmy najpierw, co na ten amulet. Deep Depth Defiler. O! No dobra. Z drugiej strony, no jeśli nie ma odpowiedzi, to wygrałem od razu z Ko. Okej. Dwa many. Ile jest kontr za dwa many? Rip. Rip. No to jest mój target. Koa for the win. Ja
mi się wydawało, że moja talia jest reaktywna. O, to jeden z tych Crying Surveil. Dobra. Bardzo długie są te potyczki. To dopiero piąty mecz. A już te ponad godzinę. The Lead One. Okej. Okay. Dobra ręka. Seaving Landscape. Island. Go. Góra. Easy Generatorium. Marionette Apprentice. Możemy na niego użyć Fanged Flames. Molten Gatekeeper. Okej. Okay. Artefakt Creature 2-3. Stronik pojawi się na polu bitwy za jeden obrażeń przeciwnikowi. From the Narrative. Ta karta niestabilna amulet jest naprawdę, naprawdę fajna. Większość kart tego typu pozwala ci zagrać, wykluczyć kartę i zagrać ją w następnej turze, albo w tej turze, a ta w dowolnym momencie, aż nie użyjesz tej zdolności ponownie. Czyli efektywnie dobraliśmy sobie kartę, teraz mamy co? Reform. To jest świetny bloker. Pass. To jest świetna karta, żeby użyć Fanged Flames. Nie ląduje wtedy w cmentarzu, nie może użyć Unearth. Czy jest jakaś odpowiedź na tą kartę w tych kolorach? Drazi Line Breaker. 3-3. The Void. Trample. Wybrany stronnik na początku każdej walki otrzymuje Haste. X ataku, gdzie X to jest ilość twoich Eldrazi. No, tak jak się spodziewałem. Pełen atak. Blokujemy największą ilość obrażeń. Ten ma trample, no to tu się nie opłaca. Ja od razu użyję tego Easy Generatorium. Tune the Narrative. 11 życia. A mam teraz 3-3. I w tej turze zagramy Fanged Flames na tego. I teraz pytanie. Beam Inferior czy Serum Visionary? No, zakładam, że za dwie tury Eldrazi Linebreaker znowu pojawi się na stole. Ale jeżeli zostanie teraz na stole, będzie mógł dać komuś innemu haste. A wtedy możemy się wymienić z nim po prostu tutaj.
Pod ten Scry też się przyda. Zagramy Sin Visionary. Scry 2. Plus. Wiem, jak karta Ansona wyszłaby z amuletu. Jest Skoa Ember Mage. To Skoa na pewno zostaje. A Hydroelectric Specimen. Jest to znośny bloker. 1-4 Flash. W sumie może być. W sumie może być. W jakiej kolejności? Czy to ma znaczenie? Zostawmy tak. Okej, okay, pas. To jest Warhammer? No nie. Ukradnie mi stworka. Zginę od tego. Ja pierdykam. Wow. No ale mogę tutaj zablokować po prostu 4 obrażeń. Jednego hopka stracił. Problem jest taki, że mogę zginąć od tej zdolności. A co mam zrobić? Zabijemy tego Eldrazi Linebreaker. Wtedy następny stworek, jakiego zagra, dostanie haste. Stracimy 1 życia. Czyli na krawędzi. Ryba zostaje. Zielony? Why? O. Kurde bele. Dobrze, że ta zdolność wymaga bezbarwnej many. A, on mnie zabije Marionette Apprentice. Wow. Okej. Okay. No tak. Poświęcił dwóch, żeby mieć manę na poświęcenie trzeciego, ale samo to, że zginęli, mnie zabija. Dobra. Kurde. No, przeciwnik miał bombastyczny, agresywny start. Okej. Okay. No to koniec. 2-3. Ale mecze były bardzo fajne. Bardzo ciekawy ten archetyp. Jednak to na pewno nie jest najbardziej optymalny sposób na konstrukcję takiej talii. Galvanic Discharge, Tinder Narrative, Extra, Unsteal Amulet. Świetna karta, ale powolna. Skoa. Raz mi uratował tyłek, a raz mi zupełnie wygrał mecz. Ta karta jest super, super solidna, pewnie najlepsza karta zwykła w niebieskim kolorze. Super Conductor, spoko. Ta karta, nie wiem, czy jest warta grania, nie mając jakiś nie fair combo typu Shield Red, Narset, co nie jest oczywiście możliwe w draft. Nie skontrowałem żadnej karty Hobender Coatl. Battle Wagon. Przy takiej ilości energii, jaką byliśmy w stanie wygenerować. 4 many, 5-6 z dodatkowymi zdolnościami. Jestem pod wrażeniem. Myślałem, że ta karta nie będzie dobra. Ta karta nie za bardzo. Może bardziej w talii czarno-niebieskiej. Okej, no to tyle. EZ Energy Control, powiedzmy. Do zobaczenia. Następne wideo. A jeszcze nagrody. Jej. Na razie.